Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w 20 odcinku z Assassin's Creed Unity. Tak, już mamy 20 odcinek, to jest coś nieprawdopodobnego. Wiemy już co do właśnie tego manuskryptu. Kurde, ale on zrobił przewrotkę. Ale dobra, mniejsza z tym. Już wiem jak to mniej więcej zrobić. Trzeba sobie teraz po prostu iść na tą scenę i znaleźć zegar. Gdzieś tu powinien być zegar. O, jest. Czekaj. Dobra, tu mi się udało. O, jest. O, i udało mi się. Teraz mamy drugą zagadkę. Kiedy to rozwiążemy, ale chyba przy jakiejś najbliższej okazji będziemy mogli to jakoś rozwiązać, mam nadzieję. Nie wiem na co się ja tak wspinam, ale tak sprawdzam z ciekawości. Ło! Ładnie. A to gdzieś musi być właśnie w tych ruinach. Gdzie to wszystko może być? Za bardzo. Szkoda, że nie ma jakiejś drogi konkretnej, bym miał już jakieś namiary. Tak, to po prostu gubię się tym wszystkim. A zaraz odkryjemy te wszystkie tajemnice, mam nadzieję. O, złodziej do powalenia pewnie. Uciekam. W którą stronę będzie mi uciekał, bo już nas zdupie ten złodziej. Teraz go złapiemy. Nie będziesz miał tak łatwo. O, teraz, gdzie to jest? Gdzie jest ta tajemnica? Nie ma, nie wiem, jakichś wskazówek? Aha, bo to cały czas jest tutaj. Gdzieś to idzie najwyraźniej. Moment, zobaczymy jeszcze w bazie danych, bo to tam się wszystko może znajdować. I stopera zapomniałem włączyć. Pozdro. Ciągle o tym zapominam, no niestety. Saturnus. Aha, tylko mi to. Nie znajdę tego teraz, ale może innym razem. A więc tak, możemy już chyba w sumie się zająć czymś konkretnym, jeśli znajdziemy w ogóle coś konkretnego. Tutaj tego nie zrobimy, bo to za trudne. Ta misja za tajemniczych morderstw też trudna. Nie powiem, że jakaś... O! Jesteś dla nas! Tylko niestety poziom trudności jest zbyt duży, więc sobie na razie oszczędzimy.
No ale właśnie jeden widz mi mówił, że mogę spotkać taką zagadkę Nostradamusa o nazwie Skorpion. No to jest. O, jak miło. Dobry austriacki spisek tu mamy zrobione. Znaczy będziemy tam jeszcze kiedyś robić na pewno. Ja się zastanawiam, gdzie co zrobić, bo tu nie ma nic. Tu mamy jakąś misję, a la lanternę. To moglibyśmy zrobić, nie powiem, że nie. Tak zajrzeć, ciekawości. O kurde, a to już musi być mega trudne. O kurde. Dobra, to zaznaczamy, robimy, a jakby byśmy nie mieli już nic innego do roboty, chyba raczej będzie. To też mega trudna zagadka. No, to po tej misji moglibyśmy już fabułę pociągnąć, szczerze mówiąc. Można spróbować. Kurde, nie tak ostro. Dobra, jest piękne. Patrzyłem też na niektóre umiejętności, naprawdę one są mega. A to trzeba właśnie pokonywać z pośrednictwem misji fabularnych. To też nie idzie tak łatwo, jakby to się wydawało. Ale z czasem te nasze umiejętności będą naprawdę rosły. I będzie nam łatwiej się grało. To raczej nie wątpię, że nie. Właśnie do tego trzeba przywyknąć z czasem. A z czasem to już nie będzie problemów, naprawdę. Gra będzie nam ładnie chodziła, jeżeli chodzi o umiejętności. Zaraz będziemy robić misję z polskich opowieści. Więc nie będzie nudy. A potem ewentualnie możemy dotknąć misję fabularną. Gdzie mamy już właśnie te nasze widmowe ostrze. Więc nie jest źle. Tak naprawdę. Kurde, mogłyby nie lagować czasami. Naprawdę. Trochę to wkurza jednak. Chciałem zrobić skok wiary, ale jednak się rozmyśliłem jednak z tym. Może się tu przycisnąć przez ten punkt. Ale mam to nie. My hope is to bless this sentence at the last rite. Is that unreasonable? They hanged him for no good reason. I've taken a small pendant from his neck. Please, sir, could you protect me as I take it back to our family home? Dobra, gdzie ta nasza misja? Aha, mamy za nią, mamy ją bronić. Ucho. Musimy uważać, żebyśmy nie przegięli. Death to aristocrats! She's an aristo too. Nie widzi mnie jeszcze ten chłop. Ja mam. And now his mother. A la lantern. He doesn't deserve a decent burial. Nie, schowaj już, szkoda, to było ci spokojnie. Już spokojnie. Ach, dobra, to cię przeszukam. A można iść do mnie. Idziemy,
leczysz się strasznie. Ja nie chcę się leczyć. Ale się musimy wyleczyć, no niestety. Co, gdzie moje sojusznicy są? Kiedy? Przecież nie wiedziałem, żeby sojusznik był atakowany. We'll catch you at your plotting, traitor, or we'll just assume you're... Kurde, serio. Nie ciekawi złodziej. A to nie... Teraz zapytam tego złodzieja. O kurde, atakuje. Nie. Nie będziecie mnie atakować, ja mam nogę. Dobra. Idziemy dalej. Złodziej nam uciekł, ale to trudno. Sprawdzę, czy gdzieś jeszcze nie ma naszych wrogów. Nie! Help us! Nie, nie, nie dołączę do was. Nie śledź mnie! Zagnuj! Nie chcę! Patrz! Idzie za mną! Zniknij! Przepadnij! No, dziękuję. Zabić. Thank you, kind sir. At least I have something to remember him by. May he rest in peace. Ok. Już koniec. Krótka misja. A damy piątkę. Dobra. Teraz możemy w sumie... Aż nie ma misji innych? No tak, patrzę i patrzę. No i nie ma. To krucho. No ale
w sumie dla nas dobrze, bo możemy w końcu zacząć jakąś fabułę, chyba. Tu Virgo... O, to jeszcze można zrobić. Bo jest jeszcze jedna misja, więc nie spieszmy się tak bardzo. Nie spieszmy się tak bardzo z tą fabułą, naprawdę. Bo jestem chyba jednym z niewielu, którzy się nie spieszą tak bardzo z tą grą, żeby ją skończyć. To w sumie dla mnie jest dobrze, bo będę miał dużo tych odcinków. O, pół kilometra. Kowale złodzieja chyba by nie zaszkodziło. Dobra, złapany. Nie. I zrobimy. Dostaniemy się tam, zobaczymy o czym będzie ta misja. Mamy w ogóle, musimy te przychody odebrać, bo kurde będzie kapowo, jak tego nie odbierzemy. Kurde, my sobie o tym zapominamy, no. No dobra, no to tam idziemy, nie? Kasę trzeba odebrać. Patrzę, czemu mi nic nie przychodzi. A jednak przychodzą hajsy, tylko musimy sobie je po prostu odebrać, no. Tak trochę kapowo, że zapominamy o tym. Więc przejdziemy się, odbierzemy kasę. Idziemy jeszcze na tą misję. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu. Dobra, skoro tak, to bym się już kierował tam od razu. Ale nie wiem, czy odbiorę tą konkretną sumę, bo jeśli odbiorę dwa razy więcej, to fajnie. Bo tam wiem, że było w Assassin's Creed 2, że tam była odpowiednia suma konkretna i jeśli jej nie odbierzemy, to tamta suma przepada. I zostaje nam tylko ta. Więc nie wiem, czy to tak też działa w Unity. Zobaczymy. Jeśli chciałbym tylko tą kasę odebrać, żeby nie było problemów niepotrzebnych. No jakby się udało, to by było fajnie. Kurde, ale ścina teraz. O. A, niech pracuję na tą łapką, bo chciałem w końcu ją zobaczyć. Padłeś. Pracuj się. Dobrze, mam 30 tysięcy tych livrów. Ale to już spoko kasa. Czyli nie zdechniemy z głodu na jakiś dłuższy czas. Bili mi się wierzyć, to znowu się zginąć. Mogłem też uciec, ale wiecie, ja tam czasami wolę powalczyć bardziej niż uciekać. Już niedaleko do tego naszego pałacu. O kurde, ale teraz zrąbniemy. Ale żeśmy dupli w cholerę mocno. To była przesada. To gruba. Nie no, to było już przegięcie, mała. Coś takiego. Tak nie można, no. Kurde. Nie no, trochę Arno przegiął z tym. Mógł trochę się opanować, ale widzę, że już to było niekontrolowane. To musiał. Właśnie w tym miejscu najbardziej musi lagować. Już chyba mówiłem nie raz, ale laguję. W tym miejscu najbardziej. Dobra. W końcu będę mógł te hajsy odebrać. Zobacz się.
Jest. Nasza kasa. Good morning, sir. Dzień dobry, dzień dobry. No i pewnie nam jedna kasa musiała przepaść, chyba. Nie wiem, jak to jest. No ale ładnie. 8, 9. Damn. Something wrong, monsieur? These numbers don't add up. Someone's stolen nearly a case of. Chcę tu zrobić remont. Ostatnie szlify. The workmen were able to break open a doorway in the basement. It would afford a way to come and go along the north bank, free from prying eyes. Should someone require such a thing? Ale teraz nasza willa wygląda. Czy pałac? No i ładnie. Pewnie jakiś achievement się powinien wybić za to, nie? Może nie. O, jest achievement. Wybitny achievement. I shall have to ask Monsieur Collignon about this. I did. Nic dodać, nic ująć. Więc wprost. Więc jest zarąbiście z tym naszym pałacem. Przynajmniej. A coś tu mamy? Aha. Jakiś dziennik Tomasa de... Tego nie widziałem, ale okej. Ciekawe, co się stanie, jak my to wszystko zbierzemy. Te wpisy. Tu możemy te nasze kontakty zapraszać, jak już w sumie. Znowu jest. Może kolejny wpis. Tak się zastanawiam. Nie bez powodu pewnie to jest. No raczej nie jest to bez powodu. Aha. Ciekawe, gdzie są jeszcze takie podobne rzeczy. Można jakoś tu zejść? A tam widzę, że już przestępca rozrabia. Nie chciałem zrobić, ale ok. Ale też tak może być. Jeszcze bym chciał do jakiegoś sklepu wstąpić. Zanim stąd wyruszymy, jest jakiś najbliższy sklep. To może coś kupimy przy okazji. Mamy i tak duże kasy, więc możemy nią srać po praktycznie. Zdążymy jeszcze jakąś misję zrobić i skończyć odcinek. Dzień dobry. O kurde, trochę wydamy, ale co to tam dla nas już w sumie? Taka kasa do wydania. Może jeszcze nieco naszą postać dorobimy. Wyposażenie zobaczylibyśmy na co innego. Kolory nas nie obchodzą. Co do głów, to patrzę, co moglibyśmy dać. Tu mało zdrowia, wiadomo. Serio, takie to drogie? Nie róbcie sobie jaj. Ale są jaja, niestety. Muszą być. No to fajne. Fajne wszystko. Szkoda, że to takie drogie. Jeszcze sprawdzę przedramienia. O, przedramię by się zmieniło, szczerze mówiąc. Będziemy mieli te bonusy, chyba że są wcześniejszych. Ale patrzę, dodatkowe widmowe ostrza. Zdrowie nam dawało no nieco mniej, bądźmy szczerzy. Ale na przykład bym miał właśnie tego więcej. To by się przydało, naprawdę. Z 4 na 5.
są darmowe, ale widzę, że są takie trochę nie dla nas. Szukam tu czegoś chyba z 5 na 9. Chociaż mi bardziej właśnie na to zdrowie lecimy. No, ja właśnie jestem bardziej pod leczenie i co z tego, że będę miał tego więcej. Ja bardziej jestem właśnie pod to, żeby wyleczyć kogoś. No i właśnie się zastanawiam, czy by sobie nie kupić wzmocnienia średniowiecznych karbaszy. Tak się zastanawiam. Przynajmniej tak. Ale patrzę na cenę i niektóre są naprawdę przerażające. Te karwasze wydobyłyby mi się dla mnie najbardziej sensowne. Tak przynajmniej sądzę już. Tak po stwierdzeniach tutaj takich statystyk. Tak chyba zrobimy na razie. Widzę, chociaż może być lepiej. Tak patrzę. Możemy wziąć te. Czekaj, które to były karwasze? Te bym wziął właśnie. No to kupimy za te 5K. I już jest nieźle. Jeszcze ulepszymy je za 2K. No i git. Szczerze mówiąc, 9 zdrowia, czyli będziemy mieli już chyba z 12 pasków. Czas ożywienia dłuższy, trwania leczenia dłuższy. I samo leczenie będzie lepsze niż to, co mieliśmy w sobie do tej pory. Tak, dokładnie. Czas trwania leczenia to jest 55%? O kurde. No nieźle. A leczenie samo 35%. No, to się nam opłaciło z tymi karwaszami. Zaraz skończymy odcinek jednak, żeby nie był za długi. Dobra. Tu jeszcze na pas bym popatrzył. Dokładnie. I które by się wzięło? Zdrowie, patrzę, 12 chyba to raczej się nie zmieni. Wszystko już zbyt drogie, a widzę, że naprawdę niezłe rzeczy nas czekają. No ten pasek to chyba będzie najlepszy. A mamy chyba na razie taki, ale to nie jest legendarny. A nogi jeszcze. Może coś z nogi jeszcze by tu wyszło. Tak myślę, żeby nie zmienić. Ale widzę, że to już mało zdrowia dają. Więc no, tak myślę, że sobie odpuścimy już. Dobra. No i sobie tylko te karwasze zmieniliśmy, a coś z broni może ciężkiej się odblokowało. Czy same lipy. No jak na razie to widzę, że słabo i chyba się to nic nie zmieni. O! Będzie półokrągły topór oficerski, czyli bez pośredników. Czyli jak wykonamy tajemnicze morderstwo, to dostaniemy topór. No to fajnie, czyli jednak nie olali sprawy. Tylko musimy to wykonać kiedyś tam. No i ładnie. I o to chodziło. No i nic, ładnie. I teraz nasze karwasze są naprawdę OP. Pożegnamy się już. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 20 odcinka z Assassin's Creed Unity. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Jeszcze może powalimy złodzieja. Co uciekasz? Aby nie skończył. Proszę. I tu już kończymy. Trzymajcie się. Na razie. Jo. Jedność.